samochody wideo. Możemy mieć tutaj dwa tryby, tryb tak zwany tryb rozszerzony, tutaj będziemy mieć za momencik, mamy tutaj obchód rozszerzony, wygląda tak, że sensor łączy się konkretnie z kamerami, możemy sobie kliknąć tutaj taką kamerę, mamy tutaj tak zwaną klatkę referencyjną, którą możemy nałożyć jedną na drugą i sprawdzić, czy ten, powiedzmy, to auto gdzieś tam tu na przykład było, tu mamy inne, możemy narysować też w Paincie taką właśnie tutaj, powiedzmy, coś, gdzie możemy coś pilnować. Jeśli najedziemy myszą na obraz, mamy tutaj obserwuj obraz i klikamy, powiedzmy, że jest w porządku. Tutaj mamy kolejną taką jakby tutaj klatkę, możemy sobie wgrać klatkę referencyjną, tutaj mamy klatkę ewentualnie sprzed godziny lub sprzed ostatniego wideoobchodu, tutaj mamy klatkę sprzed 24 godzin. Tak samo obserwuj obraz i tak dalej, i tak dalej. Tu na przykład mamy, o, tutaj proszę zobaczyć, mamy kamerę i tutaj mamy taką klatkę referencyjną, brama powinna być zamknięta. No jeśli dyżurny otwiera taki wideoobchód i widzi taką klatkę, taką tutaj jakby domyślną, gdzie my narysowaliśmy, co powinno być zrobione, no to nie ma możliwości, żeby, powiedzmy, no nie dało się, no żeby dyżurny później mówił, że on nie wiem, nie zauważył, powiedzmy, tam czegoś. Także to jest jakby kolejna sprawa. Tak na marginesie, zanim tutaj przeklikam ostatnią rzecz, proszę zobaczyć, mamy też włączone nagrywanie na serwerach SafeStara wideoobchodów, czyli możemy od razu zobaczyć tutaj, o, tutaj mamy inną klatkę referencyjną, czas na kawę, także ok, klikamy teraz zakończ obchód i mamy tutaj, proszę zobaczyć to, co powiedziałem, wideoobchód ok, zakończ z protokołem i teraz tutaj, jeśli to był obiekt testowy, mając tutaj taki wideoobchód rozszerzony, w historii takiego obiektu jesteśmy w stanie, zaraz tutaj gdzieś znajdę ten wideoobchód rozszerzony, dowolny typ, o, mamy wideoobchód rozszerzony, proszę zobaczyć, mamy tutaj już taki wideoobchód skonfigurowany, proszę wybaczyć, że też pokazuję od końca, natomiast żebyście Państwo widzieli, gdzie, co robimy, to musicie Państwo najpierw widzieć, o co chodzi. Mamy tutaj klatki w momencie kliknięcia tego, że jest coś tam ok, albo jest nie ok. Więc tutaj w tym momencie mamy to w taki sposób zrobione, że w SafeStarze jesteśmy w stanie udokumentować klientowi, że ten wideoobchód został zrobiony i konkretną rzecz operator widział. Dodatkowo, jeśli na koncie ustawimy nagrywanie, to w zakładce wideo i nagrania będziemy mieć, proszę zobaczyć, dokładnie tutaj mamy tam 50 sekund, możemy odtworzyć to, co widział w momencie wideoobchodu dyżurny, mamy informację, że konkretny operator pierwszy raz takie nagranie obejrzał. Te nagrania są trzymane 2 tygodnie, więc tamte, powiedzmy, pliki są trzymane dłużej, natomiast te nagrania są trzymane 2 tygodnie, ale to wystarczy, żeby przy obsłudze zdarzenia później mieć wgląd w to, co ewentualnie widział dyżurny. Ok, pokażę teraz tylko, jak się konfiguruje taki wideoobchód. Mamy tutaj wideoobchód tak zwany właśnie rozszerzony, przypinamy sobie obiekt. Tu jest możliwość, jeśli mielibyśmy na obiekcie system alarmowy i mielibyśmy informację o uzbrojeniu, rozbrojeniu konkretnej strefy tego systemu alarmowego, to możemy ustawić, żeby wideoobchód był robiony wtedy, kiedy konkretna strefa jest uzbrojona albo rozbrojona. Dlaczego? Ponieważ możemy z klientem się tak umówić, że w godzinach pracy nie będziemy mu, że tak powiem, zaglądać do obiektu, natomiast w momencie, kiedy on uzbroi taki system, to na przykład co godzinę później po zazbrojeniu systemu alarmowego będziemy mieć takie zdarzenie generowane. Albo w drugą stronę. Bardzo często na budowach sprawdzamy, czy pod kątem BHP, kamizelki, kaski, takie rzeczy, więc wtedy, kiedy system alarmowy gdzieś tam na budowie w biurze kierownika, nie wiem, jest uzbrojony, rozbrojony, to w momencie, kiedy jest rozbrojony, to w tym momencie możemy sobie zrobić taki wideoobchód pod innym kątem. Tutaj jakby mamy harmonogram i tutaj też ważna rzecz, w harmonogramie bądź, przepraszam, poza harmonogramem albo bez znaczenia. O co chodzi? Pamiętacie Państwo, dodaliśmy harmonogram, który się tam nazywał jakaś, powiedzmy, praca obiektu i mamy na przykład godziny pracy obiektu. I teraz, jeśli zaznaczyliśmy, że godziny pracy obiektu to są od godziny 8 do 18, to a mamy robić obchód we wszystkie, i od poniedziałku do piątku, a mamy robić obchód we wszystkie dni tygodnia, wtedy, kiedy obiekt nie pracuje, to tutaj używając tego jednego harmonogramu możemy sobie zrobić, że ten wideoobchód ma być poza harmonogramem godziny pracy obiektu. Czyli we wszystkie inne, z wyjątkiem dni powszednich, od
8 do 18 będziemy taki wideoobchód mogli robić. Ten harmonogram możemy tak właśnie, tak jak powiedziałem, też na przykład pilnować później do uzbrajania systemu alarmowego, bądź w zaplanowanych zdarzeniach, o czym mówiłem na ostatnim webinarze, do uzbrajania analityki. Czyli ten jeden harmonogram w tym momencie nam załatwia, że tak powiem, sprawę. Jeśli dostaniemy zgłoszenie od klienta, że zbliża się teraz lato, budowa będzie czynna, jakby dłużej, będziemy dłużej pracować, to przestawiając jeden harmonogram godziny pracy obiektu z 8 do 18 na 6:21, automatycznie może nam się zmienić zarówno godziny wideoobchodów, jak i godziny uzbrajania automatycznego systemu, jak i na przykład pilnowanie właśnie uzbrojenia na przykład systemu alarmowego. To jest jakby takie udogodnienie. Do niedawna do każdego z tych trzeba było przypinać ten sam, różne harmonogramy. Typ zdarzenia ostrzeżenie, czyli to jest to, jak nam wejdzie na konsolę, to znaczy to będzie alarm krytyczny, ostrzeżenie. Tutaj też przestrzegam przed nadmiernym eskalowaniem w górę tego po prostu tych typów zdarzeń, no bo wideoobchód to nie jest coś, czy nie wiem, brak zasilania, to nie jest coś, co dyżurny musi zrobić natychmiast, tak jak na przykład system, powiedzmy, napadówka, czy pożar, czy włamanie. Okres obowiązywania wiadomo i teraz powtarzanie co jakiś czas. Jeśli ustawimy sobie tutaj powtarzanie co 60 minut, nie wiem, plus minus 15 minut, to jeśli będziemy mieć, powiedzmy, poza harmonogramem godziny pracy obiektu, to w tym momencie, jeśli ten obiekt będzie w harmonogramie miał pracować od 18, już nie będzie pracować, czy od 18 powinien być robiony obchód, 18:19, to wtedy on będzie policzony 18:19, 20 i tak dalej, na takie odcinki 60-minutowe, ale tutaj mamy plus minus 15 minut, możemy, nie wiem, plus minus 5 minut. Chodzi o to, żebyśmy wprowadzili element losowości. No bo jeśli będziemy mieć zawsze o godzinie 13, 14, 15 i tak dalej, to po pierwsze tych wideoobchodów nam się zrobi mnóstwo o jednej godzinie, po drugie, no jeśli powiedzmy z drugiej strony tam pracują osoby, to one będą później doskonale wiedzieć, o której godzinie taki wideoobchód jest, natomiast tutaj jest jakby kwestia właśnie elementu losowości, żeby ten ruch, też ta praca operatora się w jakiś tam sposób rozłożyła. Czas obserwacji, minimum 2 sekundy na każdy widok, to jest to ten czas, na którym pokazywałem, jeśli kursor będzie najechany na obraz, to wtedy tam u góry leci ten pasek i to jest czas tego paska. Maksymalnie myślę, że jest po 5 sekund, więcej dyżurny po prostu już jakby, jeśli nie zobaczy czegoś od razu, to on raczej więcej niż 3 do 5 sekund, to on raczej nie będzie, powiedzmy, zresztą te 2-3 sekundy to jest naprawdę sporo czasu. Użyj rozszerzonego widoku obchodu, to jest właśnie to, żeby nam pokazało się na ekranie ta dodatkowa kamera z tymi trzema stopklatkami. Jeśli tego nie zrobimy, na tym pojedynczym widoku będziemy od razu mogli użyć jakby tego znacznika, że jest wszystko w porządku, albo że coś jest nie tak. Wymagaj sprawdzenia wszystkich kamer w obchodzie. Tutaj mamy z kolei taką funkcję, która nam powoduje, że jeśli zaznaczymy w jakimś wideoobchodzie, że coś jest nie tak, czyli tą łapkę w dół, jakby kciuk w dół, że jest coś nie bardzo w porządku, to w tym momencie normalnie przechodzimy do obsługi zdarzenia, wysyłamy patrol i tak dalej, i tak dalej. Natomiast niektórzy jakby operatorzy się wycwanili i mając zrobić obchód 16 kamer, na pierwszej klikali, że jest coś nie tak i natychmiast zamykali ten wideoobchód. No i jakby to jest taka opcja. Natomiast domyślnie i tak wymagamy sprawdzenia wszystkich kamer w obchodzie, natomiast tu jest tylko kwestia tego, że jeśli na którejś kamerze zauważymy nieprawidłowość, to i tak musimy skończyć ten wideoobchód dalej. Więc jakby to jest opcja taka, którą możemy użyć niekoniecznie. Stop klatki dla każdej akcji, to znowu pozwala nam na zapisywanie tych właśnie stop klatek, które tutaj pokazywałem, czterech, z momentu naciśnięcia, że jest OK albo że jest nie OK. W tym momencie mamy to w zdarzeniu pokazane. Normalnie zapisuje się tylko wtedy, kiedy mamy informację, że jest coś nie w porządku. Natomiast tak mamy w każdym miejscu. Widoki wideo, tutaj tego nie omówiłem, ale tutaj po prostu podpinamy po prostu konkretne widoki z konkretnych kamer. Tak jak tutaj Państwo widzicie, możemy sobie tutaj te widoki w Sejstarze robić różne, 4, 9 albo pojedyncze kamery. Ja osobiście jestem, przepraszam, zdania, że maksymalnie to jest widok 4 kamer. Po pierwsze, nie łączymy się wtedy z dużą ilością strumieni, natomiast i na jednokamerowym widoku operator ma szansę zobaczyć więcej niż na widoku 4 albo tym bardziej 9 kamer. Więc jakby tu mamy
Tu jest jakby, to klikamy, zapisz i taki wideoobchód mamy zdefiniowany.